Kolejny weekend ligowych zmagań za nami. Po raz trzeci z rzędu jeden mecz nie odbył się z powodu walkovera, po raz trzeci z rzędu obejrzeliśmy też jedną dwucyfrówkę. Ale to tylko didaskalia. Najważniejsza była porażka Murza Letaxi, która mocno zmienia wyścig o mistrzostwo. Nexbet jest teraz w komfortowym położeniu. W niższych klasach rozgrywkowych również nie zapowiada się na żadne zmiany na pozycji lidera, ale przesądzać tego jeszcze nie można. Przed nami jeszcze dwie kolejki, a teraz rozpoczynamy przegląd wydarzeń 11 serii gier. LSM wywarł presję na liderze bez wychodzenia na boisko. W sobotnim meczu LSM-iacy zainkasowali darmowe 3 punkty, bo już na kilka godzin przed meczem Midas poddał spotkanie. Lider, czyli miodowe jerseye, wytrzymał jednak presję, choć łatwo nie było. W meczu rozpoczynającym niedzielę ekipa Bartłomieja Rybaczka przeważała i miała sporo sytuacji, ale długo utrzymywał się wynik 1-1 po golach Konrada Wójcickiego i Arkadiusza Pasiecznego. Świeżakom w Sukruc przychodziły nie tylko dobre interwencje Michała Kwiatkowskiego, ale przede wszystkim słupki. W końcu jednak miodowe jerseye dopięły swego. Na 2-1 trafił Rybaczek, a na 3-1 Wójcicki. Lider nie wyłożył się i jest już o malutki kroczek od wygrania ligi. Na podium utrzymał się Sokół, który po raz drugi z rzędu, a licząc walkover po raz trzeci, zagrał na 0 z tyłu. Sokół wymęczył wygraną 2-0 nad PKS Bigos. Kapuścianie najpierw stracili bramkę, którą pechowo wbił sobie Łukasz Walczak. Potem stracili też bramkarza, bo kontuzji doznał Piotr Błach, a w jego miejsce wszedł rzeczony Walczak. W drugiej połowie wynik ustalił Karol Arciszewski. Nie był to wyborny występ Sokoła, ale na pokonanie Bigosu wystarczyło. Tuż za podium jest ekipa Królewskich. Patataje nie okazały się zbyt wymagającym rywalem dla zespołu w złotych koszulkach. W pierwszej połowie klasycznego hat-tricka ustrzelił Marcin Dobrzyński, a w drugiej to samo uczynił Damian Stachyra. Było to dość jednostronne spotkanie, a wynik 6-0 mówi sam za siebie. My to sumie w początki, a szczególnie Damian Zajączkowski. W meczu z Koncentriksem pierwszy gol padł wprawdzie nie w pierwszej, a w czwartej minucie, ale i tak było to dość szybkie prowadzenie Mitycznych. Koncentriksowi z początku szło jak po grudzie, ale wyrównujący gol Marceliego Muchy nadał rywalizacji inne tempo. Już minutę później Serhii Dudka trafił na 2-1. W drugiej części spotkania dwa kolejne gole strzelił Mucha i Koncentriks zasłużenie wygrał 4-1. Trochę pomęczył się Wabank, który pokonał zamykającą tabelę Kopaninę 2-1. W drugiej minucie wynik otworzył Mateusz Kostkowski. Gol na 2-0 padł w 18 minucie. Leszek Huszaluk trafił do siatki trochę mimowoli, twarzą. Twarz widzę! Buzie! Ja nie widzę. W 21 minucie Kopanina doczekała się kontaktowego gola. Notabene w jeszcze bardziej kuriozalnych okolicznościach, bo piłka nie niepokojona przez nikogo przetoczyła się przez prawie całe boisko, a Jan Stankiewicz zaliczył fest babola, przywołując klasyka lakw Piotra Klina. Do końca wynik nie uległ już zmianie, choć niemal równo z końcową syreną Kopanina miała szansę na wyrównanie. Tym razem Stankiewicz stanął jednak na wysokości zadania. Kolejkę kończył mecz Beerstars z POM. Piwne gwiazdy prowadziły do przerwy 2-0, potem 3-0, a jeszcze później nawet 4-1. Mimo wszystko wynik do końca pozostawał sprawą otwartą, bowiem POM nie złożył broni i wreszcie zaczął wykorzystywać okazję. Dobrze broniący do pewnego momentu Michał Karnas w końcówce nie pomógł swojej drużynie. Przy stanie 4-3 wszystko było jeszcze możliwe, ale Piotr Stajszczak strzelający do pustej bramki został sfaulowany, za co Damian Wiński obejrzał czerwoną kartkę. Ostatnie sekundy POM grał więc w osłabieniu i niczego już nie wskurał. Beerstars wygrało po 5 porażkach z rzędu. A oto wyniki. Czołowe drużyny nie straciły punktów, więc w tabeli również bez trzęsienia ziemi. Piotr Stajszczak umocnił się na prowadzeniu w wyścigu o koronę Króla Strzelców. Zwycięskiej formy nie zagubił Widok, który tydzień temu miał wolne. Zespół Bartłomieja Knosali pokonał Karmas. Kruszenie muru rywali trwało jednak prawie całą połowę. Wynik otworzył dopiero w 12 minucie Marek Lenartowicz. W 15 minucie na 2-0 podwyższył Rafał Kazimierski, ale piękny gol Mateusza Brzyskiego dał Karmasowi nadzieję na przynajmniej punkt. Tę nadzieję skutecznie zdeptał w końcówce Daniel Krakiewicz, dorzucając jeszcze 2 trafienia. Niewiele brakowało, a drugoligowy wyścig o awans z pierwszego miejsca byłby już rozstrzygnięty, bo MW Lublin mogło stracić punkty z Bilenium. Gdy tak się stało, zabrakło dosłownie 1/10 sekundy. Spójrzmy na te akcje informatyków. Po chwili zawahania i konsultacji sędziowie gola nie uznali. Słusznie, choć niewątpliwie szkoda drużyny Bilenium, która bardzo dzielnie walczyła z wyżej notowanym rywalem. MW Lublin mogło paść ofiarą własnej nonszalancji, bo nawet na kilka sekund przed tą ostatnią akcją meczu były wyborne okazje, by zamknąć to spotkanie. Mecz zakończył się rezultatem 1-0 po jedynym golu Mateusza Siedleckiego z 6 minuty. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Technic Schools z zamykającym tabelę SSPNL. Drużyna sędziów walczyła o swoje pierwsze punkty, ale nie dała rady ani razu pokonać Kacpra Warchockiego. Tymczasem w 16 minucie jedyną bramkę tego spotkania zdobył niezawodny Jakub Leszcz. Dzięki tej wygranej Technic Schools uciekło ze strefy zagrożonej barażem.
SSP NL jest już pewny spadku, a w ostatnich dwóch kolejkach zagra tylko o honorowe pożegnanie z sezonem. Duże emocje dostaliśmy w meczu PO Lighting z Emerlogiem. PO Lighting prowadziło 2-0 po dublecie Piotra Wolińskiego. Bardzo istotna była ostatnia akcja pierwszej połowy. Szybka kontra pozwoliła Emerlogowi zdobyć gola kontaktowego. Piłkę w bramce umieścił Jakub Pogoda. Bohaterem drugiej połowy został przede wszystkim Paweł Lipski, który strzelił 2 gole i zapewnił Emerlogowi wygraną 3-2. Dobrze pomiędzy słupkami spisywał się jednak również jego brat Bartosz. Dzięki tej wygranej Emerlog ma jeszcze szansę na baraż o awans. PO Lighting może o tym zapomnieć. W barażu o utrzymanie wylądować może za to Robimy Marketing. Marketingowcy przegrali szalenie ważny mecz z Centrochomem Turka. Do przerwy ekipa z Turki prowadziła 2-1, a zaraz po zmianie stron Mikołaj Poniatowski dorzucił gola na 3-1. Jednak Robimy Marketing wyrównało za sprawą bramek Michała Wysockiego i Jarosława Pawłowskiego. W końcówce meczu to Centrochem zachował jednak więcej zimnej krwi i chyba również więcej sił. Po ładnym strzale Mateusza Bartoszka Michał Szpos był bezradny. Tuż przed końcem spotkania kropkę nad i postawił Amadeo Plamadeala, który do niedawna bronił barw właśnie zespołu Robimy Marketing. Tę kolejkę w drugiej lidze rozpoczynał mecz Golasów z Plagą Szczurów. Golasy wygrały 3-1, a prawdziwym katem Szczurów okazał się Hubert Małyszka, zdobywca wszystkich 3 bramek. Cześć, witam Was na kanale Pogromca Szkodników. W dzisiejszym odcinku kontynuacja akcji Szczur. Plaga nie poddała się jednak bez walki. W 15 minucie po golu Adriana Lakutowicza zrobiło się tylko 2-1. Trudno jednak myśleć o zwycięstwie, gdy traci się gole tak łatwo, jak w tym przypadku. Plaga ma na koncie 11 punktów i musi się jeszcze oglądać za siebie. Spójrzmy na wyniki. Pauzowała Malagenia. W tej kolejce remisów nie uświadczyliśmy, tak w drugiej lidze, jak i w każdej innej. Widok na prowadzeniu z dość bezpiecznym zapasem 2 punktów i 1 meczu zaległego. Mateusz Siedlecki mógł strzelić kilka goli, zdobył tylko 1, ale jest teraz samodzielnym liderem. Ten weekend w pierwszej lidze należał do Tifosi. Zespół ten rozgrywał w niedzielę 2 mecze. W pierwszym z nich rywalem było Kobo, a kibice na trybunach obejrzeli prawdziwe show. Nie będę ukrywał, że oglądacie po przerwie dosyć kontrowersyjny show Kuba Wojewódzki Show, który to jest moim show. Spójrzmy na to chronologicznie. 3 minuta, 1 do Zeralda Tifosi. 4 minuta, 1-1. 6 minuta, 2-1 dla Tifosi. 8 minuta i już 3-1. 12 minuta, kontaktowy gol Arkadiusza Adamczuka i 3-2. Ostatnia akcja pierwszej połowy, Andrzej Gutek i 4-2. A to był dopiero początek. 13 minuta, Arkadiusz Adamczuk po raz trzeci i 4-3. 14 minuta, Jacek Borsukiewicz i 4-4. Tifosi nie składa broni. W 15 minucie drugi gol Daniela Przychockiego i 5-4 dla Tifosi. W 16 minucie Adamczuk ma już 4 gole, a na tablicy wyników kolejny remis. 18 minuta, Tifosi po raz kolejny na prowadzeniu. Tym razem po strzale Krystiana Zawadzkiego. Ten sam gracz z najbliższej odległości w 22 minucie trafia na 7-5. Kobo wraca do gry w 23 minucie po drugiej bramce Jacka Borsukiewicza. Na sekundy przed końcem meczu oglądamy jeszcze gola na 7-7, ale sędziowie uznają, że Stanisław Staniszewski wybił piłkę z rąk Pawła Michalskiego. Gol nie zostaje więc uznany. Jak pokazuje powtórka, słusznie. Tifosi dowiozło wynik 7-6 do końca. Uff. W swoim drugim niedzielnym meczu Tifosi pokonało Ecoworld 2-1 po dublecie Daniela Przychockiego. Dość przeciętnie grający Ecoworld w końcówce wrzucił wyższy bieg. Sebastian Wojciechowski wykorzystał błąd rywali i podpiął swoją ekipę pod respirator. W końcówce ostrzał bramki Pawła Michalskiego nie przyniósł żadnego efektu. Popularny mały bronił bardzo czujnie i miał odrobinę szczęścia. Szalenie ważne 3 punkty trafiły na konto Tifosi i baraż o Ekstraligę jest na wyciągnięcie ręki. O ten baraż musi powalczyć jeszcze KS Ruta, która po przeciętnym meczu przegrała z niedysponowanymi. Początek należał jednak do drużyny Krzysztofa Grabowskiego. Bramkę na 1-0 zdobył Sebastian Zlot. W 11 minucie wyrównał Filip Buzek-Czarnolas, który oddał bardzo precyzyjny, płaski strzał. Ten sam zawodnik w 14 minucie trafił na 2-1 i jak się później okazało, ustalił rezultat spotkania. Niedysponowanym już tylko Kataklizm mógłby odebrać Ekstraligę. Ciekawie robi się za to na dole tabeli. Esenca opuściła już ostatnie miejsce. Zespół Artura Bogaja w sobotni wieczór wygrał 2-1 z Autokliniką, a bohaterem rywalizacji został autor dubletu, Michał Kozak. Wcześniej to Świdniczanie prowadzili 1-0 po bramce Macieja Dąbrowskiego. Nie była to ostatnia porażka Autokliniki w ten weekend. W niedzielę zespół ten znów przegrał 1-2, tym razem z Ułanami. Różnica jest jednak taka, że w sobotę wszystkie bramki padły po przerwie, a tym razem przed przerwą. W 3 minucie wynik otworzył Adam Rasiak. Wyrównał niedługo potem Łukasz Nowosad. Gola za 3 punkty zdobył w 11 minucie Wojciech Kopeć. Ułani wygrali pomimo nieobecności czołowych zawodników, takich jak Remigiusz Baran, Krystian Kołodziejski, Marek Błaszczak czy Krystian Wolak. Inna sprawa, że i Autoklinika grała w tym meczu w mocno osłabionym składzie. Powoli kurs na drugą ligę obiera Sanfi, które z trudem uniknęło drugiego z rzędu Walkowera.
Finalnie udało się zebrać piątkę graczy, ale Obi nie miało litości dla rywali i wypunktowało ich 6-0. Hat-tricka ustrzelił Dariusz Wojciechowski, jedną bramkę zdobył Tomasz Szumilak, a dwie pozostałe to samobóje graczy Sanfi. Zerknijmy na wszystkie wyniki tego weekendu w pierwszej lidze. Świetna niedziela tifozi, ale to niedysponowani są niemal pewni awansu. Na przeciwległym biegunie Sanfi, które wpadło w organizacyjny kryzys. Arkadiusz Adamczuk wykorzystał nieobecność Bartłomieja Konecznego i ma już 7 goli przewagi. Drugi raz z rzędu 11 goli w meczu straciło APP Energy. Zespół Piotra Szewczyka gra w ostatnim czasie beznadziejnie i najprawdopodobniej pożegna się z Ekstraligą. W sobotę katem APP były wściekłe psy, a w największym stopniu Norbert Piotrowski, autor 5 goli, i Krystian Iwaniuk, strzelec 4 bramek. Dublet dorzucił jeszcze Kamil Miklaszewski. Po stronie APP tempo rywali próbował utrzymać Wiktor Żurek, ale jego hat-trick i bramka Michała Morawskiego to tylko skromne pocieszenie przy końcowym wyniku tej kanonady. 11-4 dla wściekłych psów, które są już bezpieczne. O utrzymanie do końca drżeć musi Matgeo. Beniaminek prowadził z zamkowo 1-0 po golu Konrada Domagalskiego, ale wystarczyła minuta blackoutu, by za chwilę było 1-3. Dwie bramki strzelił Sebastian Król, jedną Sebastian Sztejno. Przed przerwą prowadzenie zamkowo podwyższył jeszcze Maciej Łuczyński. W drugiej połowie hat-tricka skompletował Król, a wynik Matgeo nieco poprawił Krystian Bogacz. 5-2. W wysokiej formie nadal jest Nexbet. Obrońcy mistrzowskiego tytułu bez większego kłopotu rozbili Czarnych, którzy musieli radzić sobie bez swoich największych gwiazd, czyli Jakuba Szymali i Kamila Sikory. Królem polowania został Hubert Poleszak, strzelec 4 goli. Jarosław Wójcik dołożył 2, ale wyraźnie nie miał swojego dnia, bo śmiało mógł tych bramek strzelić jeszcze więcej. Zresztą świetnej okazji nie wykorzystał też jego brat, Piotr, który z rzutu karnego trafił w słupek. Listę strzelców uzupełniają Mateusz Wrzyszcz i po stronie pokonanych Jarosław Rzucidło. Dużych emocji dostarczyła nam rywalizacja Politechniki Lubelskiej z Poker Teamem. Polibuda prowadziła 1-0 po bramce Gabriela Jankowskiego, na którą odpowiedział pięknym strzałem Grzegorz Bonin. Po przerwie Dominik Struk dał Politechnice prowadzenie 2-1. Pokerowi gra szła dość przeciętnie, więc nie było na co czekać. Odważne wyjście Przemysława Hajkowskiego do rozgrywania akcji przyniosło efekt od razu. Strzał Haja trafił idealnie i zrobiło się 2-2. Po chwili kolejną próbkę swoich możliwości dał Bonin, zdobywając gola na 3-2. Politechnika mogła błyskawicznie wyrównać. Po faulu Sebastiana Cieślaka na Wiktorze Adamczuku sędziowie podyktowali rzut karny, co oczywiście spotkało się z falą protestów ekipy pokerzystów. Nic nowego. Hajkowski wyczuł intencję strzelającego Adamczuka i po raz kolejny uratował swoją drużynę. To również nic nowego. Niedługo potem Tomasz Kisiel za wulgarny język wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Jego los podzielił Jankowski, który obejrzał drugą żółtą kartkę za faul na Karolu Strugu. Pierwszą obejrzał za niskich lotów symulkę przy próbie wymuszenia przedłużonego rzutu karnego. Politechnika przez chwilę została więc dwójką graczy w polu. Po skutecznie bitym przez Bonina karnym z 10 metrów można było wprawdzie uzupełnić skład o jednego zawodnika, ale do końca pozostawały sekundy, a poker prowadził 4-2. Game set match. Na ligowe podium skoczył Adampol, który w sobotni wieczór pewnie pokonał PHU Padbud. Już do przerwy było praktycznie po sprawie. Świdniczanie prowadzili w pewnym momencie już 4-0, a skończyło się na 6-2. Dublety po stronie zwycięzców zaliczyli Paweł Szyjduk i Adam Słowik, a po golu dołożyli Marcin Szyjduk i Dariusz Komarzeniec. Bramki dla pokonanych strzelali byli ekstraklasowcy Tomasz Brzyski i Paweł Bugała. W jedynym niedzielnym meczu doszło do sporej niespodzianki. Walczący o mistrzostwo Mur musiał uznać wyższość Ale Taxi. Do przerwy było 1-1. Na bramkę Konrada Zielińskiego odpowiedział Arkadiusz Sidor. W drugiej połowie Mur wróciło na prowadzenie. Mateusz Woch trafił w samo okienko. Tomaszowi Wnukowi wystarczyło zaś kilkadziesiąt sekund, by dwukrotnie pokonać Mateusza Dudka i odwrócić wynik o 180 stopni. W Mur całą grę w ofensywie ciągnął Zieliński i to po jego strzale zrobiło się 3-3. Wynik pozostawał sprawą otwartą. Za 3 punkty trafił w ostatniej minucie Cezary Zdunek. W ostatnich sekundach Mur rzuciło się do walki o choćby remis, ale groźny strzał z woleja w wykonaniu Zielińskiego nie trafił w bramkę. 4-3 dla taksówkarzy. Tak przedstawiają się wyniki 11 kolejki w Ekstralidze. Pauzował Git Team. Nexbet ma wszystko w swoich rękach, jeszcze bardziej niż tydzień temu. Ale teraz obrońcy tytułu zmierzą się z Ale Taxi, które może namieszać w końcówce sezonu. Krystian Iwaniuk strzelił 4 gole, ale Jarosława Wójcika już raczej nie dopadnie. Jesteśmy coraz bliżej prawdy! Jesteśmy coraz bliżej poznania prawdy. Nie o katastrofie smoleńskiej, ale o sezonie 23-24. W 12 kolejce zobaczymy mnóstwo kluczowych meczów. Politechnika APP Energy, Nexbet Ale Taxi, niedysponowani EcoWorld, Ruta Kobo, Miodowe Jersey LSM. To tylko niektóre z najciekawiej zapowiadających się konfrontacji 12 kolejki. Kolejki, która rozgrywana będzie w nietypowych godzinach. W sobotę gramy tylko późnym wieczorem, a w niedzielę niemal przez cały dzień. W niedzielny wieczór będziemy już dużo mądrzejsi i starsi o kolejnych kilka dni.